Ja dostałam piosenkę, naprawdę, jak na mój bardzo młody wiek, dlatego mówię, że zabawne to było, piosenkę za nasz spokojny dom. Drugą osobą, która śpiewała tę piosenkę, to był pan Fogg. W związku z tym naprawdę były to dwa różne wykonania, ale piosenka w ogóle była tak dla mnie, nie dla mnie, że właściwie przeszła bez echa, tak. W 69 roku dopiero, kiedy byłam z zespołem ABC, śpiewałam Czekam tu. Tak, bo ten 69 to był już twój czas właściwie, jeśli chodzi o... Tam, czekam tu, napisz, proszę, za mną nie oglądaj się. W 70 roku była Zbroja, prawda, i już też jakieś przeboje, kostiumy Barbary Hof. To takie bardzo spektakularne, że bardzo dużo osób mówiło, że czekali na mój występ. Owszem, piosenka, to co zespół zaprezentuje, ale jak ja będę ubrana, bo ja się wyróżniałam tym, że to były naprawdę kostiumy nietypowe, to nie były po prostu takie sobie sukieneczki. Tak, czasami zresztą bardzo odważne. Bardzo odważne, czyli ta znana już taka zbroja metalowa, no ale była też taka sukienka żółta z aplikacją motyla, ze strzałką taką puszczoną w dół. Tych kostiumów było bardzo wiele. Był też taki kostium pelerynka ze skóry, krótkie szorty, wysokie bardzo buty za kolana i taka sznurowana kamizelka z przepaską. Wszystko to pomarańczowe, bardzo żywe i barwne. To był chyba 76 rok. Była też sukienka dziergana na srebrno, niebieskiej, zielonej takiej włóczki błyszczącej, z czepkiem, z wiszącymi też takimi frędzlami. Ja boso byłam, namalowane kwiatki miałam na nogach. Tylko, czyli za każdym razem był to kostium też. Coś, co było takiego właśnie, no też szczególnego i charakterystycznego. Przypominam, że to też były kostiumy. No i były piosenki, to każdy rok było ich 21 chyba festiwali, w których brałam udział. Tak. To posłuchajmy teraz jakichś wielkich twoich właśnie opolskich. Na przykład Papierowy Księżyc.